Cześć. To kolejna 5 minutówka, czyli taki film, w czasie którego nastawiam zegarek na 5 minut i w tym czasie staram się powiedzieć coś inspirującego, coś, co wyczytałem w Ewangelii, albo w ogóle w Nowym Testamencie i jakoś cały czas drapie mnie w głowę, grapie mnie w serducho i chcę się z wami tym podzielić. Po czołóweczce będzie opowieść o Serofenicjańce. W Ewangelii Marka w siódmym rozdziale od 24 wersetu czytamy o tym, jak Jezus udał się w okolice Tyru. To były pogańskie okolice, nie zamieszkały przez Żydów. I wszedł do domu, ale nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Nie mógł jednak pozostać w ukryciu, bo usłyszała o nim pewna kobieta, której córkę opętał duch nieczysty. Przyszła więc i upadła mu do stóp. Kobieta ta... Czytamy dalej, była poganką, syrofenicjanką z pochodzenia. I ona prosi, żeby Jezus ustrawił jej córkę, a Jezus jej odpowiada, że niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a dawać szczeniętom. Natomiast nie chcę e, zastanawiać się nad tą taką e, odpowiedzią Jezusa, która wydaje się nam nieuprzejma. E, chyba w tomie rozważań poświęconych Ewangelii Marka jakoś podjąłem ten temat, natomiast wtedy nie zobaczyłem szczegółu, na który w czasie jednych, jednego jednego kazań zwrócił mi uwagę arcybiskup Grzegorz Wryś mogłem słuchać jego kazania na ten temat kiedy spotkaliśmy się na obozie rekolekcyjnym we Francji i Tamta myśl bardzo mnie urzekła, mianowicie, że każde spotkanie z Jezusem wymaga pokonania pewnego rodzaju strachu. I ta kobieta też, żeby wyjść na spotkanie z Jezusem, musiała pokonać strach i teraz uwaga, boom. Natomiast pierwszy rodzaj strachu, jaki musiała pokonać, to był strach, co pomyślą ci moi. Ci, z którymi dzielę życie, ci, z którymi mieszkałam do tej pory w okolicach Tyru. Czyli ona wychodzi z jakiegoś kręgu, ona przede wszystkim przeżywa swoje życie w jakimś kręgu, kręgu społecznym, bym powiedział, jako socjolog, czyli ludzi, którzy budują te najistotniejsze powiązania, relacje, rodzina, krewni, przyjaciele z pracy, i w pewnym momencie ona wychodzi na spotkanie Jezusowi, ale żeby wyjść na spotkanie z Jezusem i musi zmierzyć się z tym strachem. A co powiedzą ci moi znajomi? Co powiedzą moi sąsiedzi? Co powiedzą, powie moja rodzina, kiedy się dowie, że spotkałam się z Jezusem, tym żydowskim rabinem? Czy będą mną pogardzać? Czy mnie odrzucą? I tak dalej, i tak dalej. I teraz ta myśl, która mnie uderza w tej historii, którą, tak jak mówię, zapożyczyłem i usłyszałem, to to, że każde spotkanie z Jezusem wymaga w nas... Pokonania pewnego rodzaju strachu, każde wyjście do Jezusa wymaga nas, na, od nas pewnego rodzaju odwagi, i pierwszym strachem to jest ten strach, co pomyślą ci, y, którzy wydają się mi być najbliżsi. Y, to jest zawsze przekroczenie jakiegoś kręgu, i czasami ci, którzy są nam najbliżsi, są w tym naszym kręgu, y, mogą najbardziej wyrażać desaprobatę, dlatego że my ten krąg opuszczamy. Opuszczamy Go po to, żeby spotkać się z Jezusem. Więc jakoś tak sobie myślę, że rzeczywiście ta kobieta musiała pokonać strach i mieć odwagę, żeby pokonać ten strach pod tytułem Co pomyślą inni, kiedy wyjdę na spotkanie Jezusowi. Myślę, że w naszym życiu przed nami jeszcze wiele spotkań z Jezusem, takich, które przynoszą w nasze życiu cud Bożej interwencji, Bożej pomocy, Bożego zadziałania. Ale ceną, żeby tego cudu dostąpić, jest właśnie odwaga, żeby przekroczyć kręgi, w których wydaje się nam, że utknęliśmy, żeby czasami narazić się tym, którzy wydają nam się najbliżsi, ale tylko po to, żeby znaleźć się bliżej Jezusa, żeby znaleźć się w Jego obecności. Miejcie dobry dzień. Ta myśl bardzo, bardzo mnie cały czas tak drapie i, i daje mi do myślenia ale mam nadzieję, że was też zachęca do jeszcze większej odwagi, do jeszcze większej śmiałości w podążaniu za Jezusem i w wychodzeniu mu na spotkanie. Miejcie dobry czas. Dzięki za to, że jesteście na tym kanale. Jeśli to co tutaj mówię wydaje wam się wartościowe albo warte udostępniania, to rozsyłajcie, udostępniajcie, lajkujcie, bo w ten sposób pomagamy w Wypełnić tą przestrzeń w sieci dobrymi treściami, a za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Dzięki też, kochani patroni, za to, że Wy wspieracie ten kanał i na naszej grupie patronów pojawił się kolejny film, pojawiła się taka inspiracja, której tutaj nie wrzucam, bo też jestem ciekaw, co na jej temat myślicie. Ups, minęło 5 minut, ale jeżeli jesteście patronami, jeżeli jesteś patronem, dołączyłeś do wspierania tego kanału, a nie jesteś na naszej facebookowej grupie, to dołącz koniecznie. Dzięki i do zobaczenia w następnej 5-minutówce.